Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Mamy troszeczkę biedny tydzień. Może to i dobrze, bo wakacje się w końcu dzisiaj zaczęły. Dzisiaj dzieciaki skończyły szkołę. Pogoda się zrobiła jakaś taka, że oddychać nawet można i kawałek przewiewu jest. Skończył się trochę ten upał. Niech będzie dzisiaj wakacyjnie w takim razie. Nic ciekawego. Jak macie coś ciekawszego do roboty, to idźcie lepiej na świeże powietrze. Serio. Ale będziemy dzisiaj nudzić, jak zwykle. Zaczniemy od przeboju, który ma pojawić się w Indiach, to znaczy właściwie już pojawiła się przedsprzedaż, ale przedsprzedaż pojawiła się w krajach afrykańskich, żeby było miło. Marka to jest Tecno. Marka Tecno jest znana właśnie głównie w Indiach i również w Afryce, jakby na to nie patrzeć, bo Hindusi sprzedają go również w Afryce. I ta marka znana była do tej pory z takich niebrzydko nawet wyglądających smartfonów, tylko strasznie, strasznie podłych po prostu. Albo takich, co to no, nie bardzo warto się za nimi oglądać w każdym razie. Tym bardziej, że u nas brak dystrybucji, blisko właściwie nigdzie nie ma. W związku z tym lepiej było nie dotykać. Natomiast wypuścili ostatnio, właściwie z wczoraj na dzisiaj oficjalnie, Fantoma X, taki telefon, który już jest, zaczyna być interesujący, może nie tyle ze względu na wygląd, chociaż też jest całkiem fajny design, co ze względu właśnie na specyfikację. Widziałeś go? Tak, no właśnie byłem zaskoczony, że to oni coś takiego zrobili, bo... No, nie podejrzewałem tego producenta o zrobienie, no jednak bądź co bądź przyzwoitego, tak przyzwoitego telefonu, bo w zasadzie to ja bym, kurczę, się nawet upierał, żeby go zaliczyć do segmentu premium. Może nie aż tak, ale jest to w każdym razie dobra średnia półka. No. Dobry średniak, no to na pewno. Śmiesznie wygląda tył, tak zanim tak. Zaczniemy, nie? Jakby ramka im się, tak, ramka od aparatu jakby im się przesunęła trochę. Tak, tył jest dosyć specyficzny. Jest ta wysepka zrobiona z takim lekkim marginesem rzeczywiście z lewej strony, jeżeli patrzeć. N-face w tył telefonu, tak? Także jest rzeczywiście dosyć zabawnie. Oni mają taką charakterystyczną jedną rzecz, mianowicie dają diody doświetlające z tyłu w sporej ilości i z przodu też dają. Takie malutkie w ramce, prawie niewidoczne. I tutaj też tak jest. Z tyłu, co prawda, w specyfikacji piszą o 3 diodach i ja dodałem 3, ale tak jak patrzę po obudowie, to wygląda na 4. Z przodu z kolei są 2 diody doświetlające i one są oddzielnie najczęściej umieszczone. Nie przyglądałem się, powiem szczerze, tej renderom, ale najczęściej są umieszczone symetrycznie na ramce telefonu. Tu jest w jednym miejscu. To jest w jednym miejscu akurat w przypadku tego modelu. Tak, przód umieścili w jednym miejscu. Tak. Tak, rzeczywiście. Są dwie diody w jednym miejscu. Bo jest nawet taka grafika, że jest strzałeczką pokazane, że nie centralnie. Przedziwne. No ale cóż, no z przodu ten telefon ma... symetrią po prostu. Z przodu ma ten telefon 2 aparaty, z tyłu ma 3 aparaty. I te aparaty są całkiem niezłe, bo z tyłu jest jednostka Samsunga 50-megapikselowa GN1, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. To jest dobre 50 megapikseli z całkiem sporą matrycą, z fajnymi pikselami. Towarzyszy mu 13 do zdjęć szerokokątnych i 8 do zdjęć szerokokątnych i 13, która jest dedykowana zdjęciom portretowym, ma ekwiwalent tam 50 mm, tak. Także jest to całkiem fajne. Z przodu jest z kolei 48 megapikseli i też 8, czyli podwójny również aparat. To jest ciekawe, bo nie kojarzę telefonu, który by miał 48 na froncie. Próbuję sobie tak przypomnieć, ale chyba nie. Wydaje mi się, że coś po drodze robiłem z dużym aparatem z przodu, ale nie pamiętam w tej chwili konkretnego modelu. No bo 32 to się zdarzają, ale 48 to nie pamiętam. No ekran też ma fajny ten telefon, bo jest Super AMOLED, pewnie od Samsunga, nie wiem czy tam sprawdzałeś czy nie. Ale... Jest Super AMOLED, prawdopodobnie to jest Samsung, ale nie ma tej informacji jeszcze w tej chwili, bo Full HD. Wiedziałbym, gdyby było. Full HD 90 Hz, Goryl 5 na jak w roli szkiełka. I 90 Hz, a mówiłeś 90 Hz. I czytnik pod ekranem, no i tak jak Jacek już wspomniał, podwójna para, czyli mamy lornetkę w ekranie.
O procesorze już mówiliśmy, nie jeszcze, nie? Nie, całość jest oparta na Helio G95 i pamięci jest tylko jeden tier, niezły, 256 plus 8 giga. Z informacji, które są na razie, wynika, że jest również obsługa kart pamięci. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś pomyłka i rzeczywiście zostanie, bo coraz częściej niestety w tych dalekowschodnich konstrukcjach zaczyna brakować slotu na karty pamięci. Dwie karty SIM oczywiście obsługiwane dwa razy nano SIM i ładowanie 33-watowe flash charge. A o pojemności baterii powiedziałeś? Bo 4700. Chyba nie mówiłem oczywiście 4700. Czyli bateria no może nie taka największa, ale kurczę, no jak na tego producenta, to ten telefon rzeczywiście jest zaskakujący, chociaż jeżeli chodzi o wygląd, to no, tak, nie wiem, ta ramka aparatu asymetryczna na plecach mnie razi, bo mam wrażenie, jakby tak miała być kiedyś w rogu, ale nie, chłopaki, w rogu nie wejdzie, przesuńcie na środek. No dobra, ale ramki już nie zmieniamy. Zresztą zobaczycie sobie w podlinkowanym tekście i karcie zdjęcia tego telefonu, no to sami ocenicie. Tak, mamy na karcie, znaczy powiem szczerze, że mnie nie przeszkadza. Nie razi. Lubię rzeczy, które są asymetryczne, ale symetrycznie umieszczone mniej więcej. Natomiast tutaj to sprawia, że ten telefon staje się charakterystyczny. No tak, charakterystyczny. I od tyłu raczej go nikt nie pomyli, bo o ile z przodu to on przypomina na przykład Huawei, bo pomijając tę lampę błyskową, którą mało kto zauważy tak naprawdę. Pomijając lampę, to albo Galaxy S10 Plus, nie, no to... To z tyłu jest na tyle charakterystyczne, że trudno rzeczywiście z czymkolwiek pomylić. Cieszę się, że to jest popularna firma. To jest firma, która sprzedaje bardzo dużo smartfonów, dlatego że to są smartfony niedrogie. Na rynkach rzeczywiście dalekowschodnich i afrykańskich, bo to jest ekspansja. No, na niezamożnych rynkach, no powiedzmy to. Na niezamożnych rynkach i oni dużo tego sprzedają, także zarabiają całkiem sporo. To jest jedna z tych firm, z tych tygrysów dalekowschodnich, która prędzej czy później bardzo możliwe, że sięgnie również po Europę i po Polskę i już te smartfony w nieco większym zakresie niż do tej pory, bo w tej chwili można było kupić w różnych dziwnych miejscach. Nie. Natomiast jest szansa, że one w większych ilościach zaczną do nas trafiać i że będą również dostępne na polskim rynku. Myślę, że tak, no celują w niezamożne rynki, no więc i w Polskę też powinni. Niestety w przypadku akurat tego modelu ceny nie znalazłem. Widocznie jej jeszcze nie podali. Czy wiesz co, jest przedsprzedaż, ale ja rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, czy tam już jest cena, czy po prostu zadatek się daje. Właśnie tam nie ma, właśnie tam nie widziałem ceny. Bo jest możliwość w tym momencie już rezerwacji chyba w Kongo, czy w Ugandzie, czy w Kenii. Ja sprawdzę, bo Anusz się pojawiła. O, teraz to w ogóle strona Phantom X, kurde, nie istnieje. 404. Jest w każdym razie, była w każdym razie możliwość rezerwacji na stronie rzeczywiście to jednego już z nie ma. Afrykańskich. No to już nie ma, bo nie wiem, zdjęli stronę, nie wiem, co się stało. Jak ja sobie nawet powiem szczerze, nie podlinkowałem tej strony z rejestracją, bo mnie to średnio obchodzi, po powiedzmy sobie zakup, bardziej specyfikacja. Mam stronę ze specyfikacją, natomiast strony z... No właśnie, ja mówię, tak, strona, ale stronę ze specyfikacją też już mi zwraca 404. No dobra, może się pospieszy i z tą premierą dobrze wiedzą. Może się pospieszy i z premierą. Druga rzecz, która miałaby szansę do nas trafić, gdyby nie to, znaczy ma szansę ze względu na to, że ma również oznaczenie na rynek europejski. Nie wiem, czy ona trafi do nas, czy ten smartfon trafi do nas pod tą nazwą, czy może trafi pod jakąś inną. Na razie na rynku indyjskim pojawiło się Vivo V21e 5G. Zaznaczam to E5G, mieliśmy wcześniej wersję z 4G tutaj. Tutaj jest wersja z Dimensity 700, MediaTekiem z baterijką 4000 mAh, pamięcią 128 flash plus 8 giga RAM, z aparatami fotograficznymi 64 plus 8 z tyłu i 32 piksele z przodu, megapiksele z przodu. I z ładowaniem 44 W. Na razie dostępna wyłącznie właśnie w oddziale indyjskim i w
systemach sprzedażowych indyjskich też już jest dostępna, z takim panem reklamującym, aktorem właśnie indyjskim jakimś. Tak, no dokładnie. Nie wiem, jak ten aktor się nazywa, bo nie jestem specem od kina Bollywoodu. Jakoś nie przepadam. AMOLEDowy wyświetlacz 6,44, full HD pracujący i przy 90 Hz jeszcze uzupełnię, bo o tym nie wspomniałem. Tak, smartfonik jak smartfonik, no. No nie, jest ciekawy, bo słuchaj, dla mnie już w tym momencie, no dla mnie jest to ruch sensowny oczywiście, ale bardzo intrygujący. Słuchajcie, on ma tylko podwójny aparat fotograficzny z tym. Tylko dwie matryce, powiecie bieda. Ja powiem, że bardzo sensownie, no bo układ jest dosyć typowy dla średniaków. 64 no, podstawka plus 8 szerokokątny. I nie kładą żadnych dwójek niepotrzebnych. Możemy powtórzyć, że jeżeli są dwa aparaty, jeden główny, jeden szerokokątny, to ten szerokokątny naprawdę można oprogramować tak, żeby rozmywał tło. Tak, albo żeby nie można było robić makro. Też można, naprawdę, uwierzcie. I podejrzewam, że efekty mogą, bo wcale nie muszą, ale w wielu przypadkach, bo miałem do czynienia z takimi aparatami szerokokątnymi, które robiły za makro, są lepsze niż w przypadku takiej dwójeczki dołożonej, dedykowanej do makro. Tak, tak. Myślę, że więcej nie trzeba. Jeszcze chyba... Znaczy tam jest, w ósemkach jest pewnie trochę mniejsze rybie oko, w związku z tym... Tak, mniejsze pole... Tak powiem, trzeba będzie troszeczkę dalej prawdopodobnie robić zdjęcia, ale obszar ostrzenia będzie troszeczkę lepszy. No, dokładnie. I jeszcze chyba nie padła pojemność baterii 4000, bo o ładowaniu mówiłeś, pamiętam. I cena, moi drodzy, no oczywiście wiadomo, przeliczone z rupii 1280 zł, czyli myślę, że u nas koło 1,5 by wyszedł ten telefon. Tak, gdyby była taka cena, to warto by było się nim zainteresować, bo to jest rzeczywiście fajny AMOLEDowy wyświetlacz, w miarę okej, procesor, fajna całkiem pamięć. No cóż, no, za te pieniądze byłby to sensowne dosyć. Całkiem sensowna konstrukcja, no tak, dokładnie. No. Powiemy o dwóch premierach polskich, firm polskich. Telefony wiecie jakie, ale firmy polskie. Pierwsza premiera to jest Maxcom MS507 i to jest Staffon. To jest telefon wzmacniany, właśnie zauważyłem, że na karcie nie zaznaczyłem, że jest wzmacniany. Ma na pewno IP68, bo tyle Maxcom podaje w swoich dosyć niespójnych specyfikacjach. Nie wiem, jak tam jest z military standard, ale ja się nie doszukałem niestety. Nie, nic nie wspominali w prasówce również. Nie, Gorilla Glass 3 podali, że jest na ekranie. Tak, Gorilla Glass i to jest rzeczywiście ostatnia rzecz może warta uwagi. No, kolejną rzeczą jest ewentualnie wygląd tego telefonu, bo może się podobać komuś, kto lubi tego typu design, temu, kto potrzebuje tego tak, typu telefonu. Tak, nie wygląda. Natomiast z kolei, jeżeli chodzi o specyfikacje, to wiecie doskonale, że w Staffonach, szczególnie tych produkowanych w Polsce, to właściwie nie bardzo jest o czym marzyć, bo jest jak jest. Tutaj chyba najgorszą rzeczą, jedną z najgorszych jest pojemność baterii, bo to jest tylko 3000 mAh. Co prawda wyświetlacz jest 5-calowy, ale... Właśnie, do tego HD+, do tego procesor też nie jest jakiś, kurczę, szczególnie wysilony, tylko 32 giga flesza. Więc Jacek, to nie będzie telefon do, że tak powiem, intensywnego wykorzystywania, to będzie telefon do łopaty, no, po to, żeby... Będzie, tak, będzie można dzwonić nim na budowie. Tak, dokładnie. I wysłać mu zdjęcie, ile betonu dzisiaj wylał. No i w zasadzie tyle, chociaż nie wiem, bo... Ale nie, no da radę, no te 3000 do końca dniówki powinny wyrobić te 8 godzin. Jest jeszcze NFC z takich ciekawostek w tym telefonie. Tak, to rzeczywiście warto wspomnieć. Jacek się zabawnie przejęzyczył, powiedział, że ten telefon jest produkowany w Polsce. No jak on jest produkowany w Polsce, to ja mam długie włosy. Firma jest z Polski, to tak. Firma, która się pod nim podpisuje i daje swoje logo na nim, to oczywiście jest z Polski. Znamy osobiście z Katowic, firma bodajże, czy tam no, ze Śląska w każdym razie. No jeszcze cena tego telefonu, 600 zł. 599 sobie za niego życzą? Nie wiem. Jakoś. To znaczy, jako Staffon możliwe, że wam się sprawdzi. No można go obejrzeć oczywiście w sklepie. Natomiast jeżeli smartfon pełnowymiarowy, przepraszam bardzo, ale tak średnio. I tutaj głównym bólem, nawet jeżeli przyjmiemy, że to 3000 mAh wystarczy do tych 5 cali i Mediateka MT6739,
to 3 giga RAM przy normalnej pracy smartfonowej takiej, nie tak? Czyli nie używam jako telefonu, tylko chcę go użyć jako pełnowymiarowego smartfona do multimediów, do internetu, do sieci społecznościowych, to 3 giga RAMu takie trochę biedne jest i może nie pracować wam płynnie ten smartfon. Może ta druga z konstrukcji polskiego producenta będzie ciutkę lepsza, bo już ma 4 giga RAMu. I 64 giga pamięci flesza wcale nie kosztuje więcej, bo kosztuje mniej, 580. Ale świetnie wygląda jeszcze do tego, bo ta tylna obudowa, mówimy w tej chwili o smartfonie Kruger Mats Live 9, kontynuacji serii. No i powiem szczerze, że popisali się, jeżeli chodzi o design, bo rzeczywiście ta tylna obudowa fajnie wygląda. Coś mi przypomina, był kiedyś taki Honor X. Przypominam, natomiast ja bym go chciał zobaczyć na żywo, bo akurat w przypadku tego producenta często urządzenie, które wygląda mega efektownie na renderach, w rzeczywistości wygląda już trochę skromniej, chociaż faktycznie ten się zapowiada naprawdę nieźle. Specyfikacja jest rzeczywiście trochę lepsza od tego Maxcoma, o którym mówiliśmy wcześniej. No, pierwsze co jest... To jest rzeczywiście fajna stosunkowo bateria. Jeżeli pojemność odpowiada temu, co podaje producent, to jest 5000 mAh. IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, czyli znacznie większy, no ale to jest smartfon normalny. To jest smartfon o klasycznej budowie, nie jest wodoszczelny, nie jest wzmocniony i tak dalej. Jest to normalny telefon, który przy upadku z ziemią, przy upadku, Boże, na ziemię, wiadomo, co się z nim dzieje. Niestety rozdzielczość jest też tylko Full HD. Natomiast... HD. No tak, rozdzielczość jest HD+, chciałem powiedzieć, tak, przepraszam bardzo. Rozdzielczość jest tylko HD. I działa to na w Mediateku w P22, także nie jest to jakiś cud, miód i orzeszki. 64 giga pamięci flash, 4 giga pamięci RAM, to oczywiście z możliwością rozszerzenia kartami pamięci. Z tyłu 3 aparaty, 16, dwójka i trzeci aparat, tutaj muszę pochwalić Krugera Malsa, że rzeczywiście podaje rzetelnie, że to jest QV, czyli połowa fałgi, czyli 0,08 megapiksela. No jest do rozmywania tła, także wystarczy. 8 megapikseli z przodu. Tak, właśnie się zdziwiłem, jak podali tą rozdziałkę. Mówię, kurde, pierwszy raz coś takiego widzę. No ale dobra, to pochwalamy, tak? Nie ma ściemy. To znaczy tak. Bardzo, bardzo wiele z tych aparatów, które funkcjonują w specyfikacjach jako fałga, bo producenci podają je jako fałga, to wcale nie jest fałga, tylko to jest właśnie 0,08. Zdarza się, że do dwójki potrafią to nadmuchać jeszcze, bo to też takie przypadki mieliśmy, nie? Znaczy 0,08 mi się nie zdarzyło, natomiast 0,03 tak, są w stanie rzeczywiście do dwójki nadmuchać czasem. Tutaj podali rzetelnie, dlatego że podali łącznie z modelami podzespołów tych fotograficznych, w związku z tym to na pewno są te aparaty i te rozdzielczości, jakie są. Chcę pochwalić, bo to mało kto podaje tak pełne specyfikacje. Dokładnie. Także bardzo fajnie, jeszcze dołożyli do tego telefonu, moi drodzy, NFC. Także ogólnie myślę, że można powiedzieć brawo Kruger, brawo Mats. Za 580 zł to jest całkiem, mi się przyzwoicie. Nie jest rewelacyjnie, ale jest ok. Tak, to znaczy to jest telefon, który na dziś powinien wystarczyć. On na dziś powinien działać. To nie będzie demon prędkości. Natomiast, bo głównie ze względu na procesor, bo to jest tutaj słabe gardło, znaczy wąskie gardło, przepraszam. Natomiast pamięć jest minimalna rzeczywiście, jak na dziś wystarczy, jeżeli ktoś chce budżetowego smart, no to jest jeszcze kwestia tego, jak tutaj oprogramowanie działa na właśnie, to by trzeba było sprawdzić, ale powiedzmy, że hardware'ze. Jakoś to wygląda, te aparaty ma jakieś, bateria jest dobra, także jeżeli ktoś generalnie potrzebuje niedrogiego smartfona głównie do komunikacji i trochę tam do grzebania w internecie i tak dalej, to jest ok. Broń Boże, nie zachęcamy, bo to, jak mówię, nie jest to jakaś konstrukcja genialna. Natomiast on i fajnie wygląda, i powinien dzisiaj działać, przynajmniej z tego, co jest napisane na papierze. Wiesz, tak? Powiem ci tak, zupełnie bez tutaj, bo jakoś, nie wiem, Kruger ani się do nas specjalnie tam nie odzywa z testami, ani z niczym, ale generalnie na tle innych telefonów polskich polskich, to tak. Ten wygląda nieźle. No.
tej cenie z tej półki. Tak, tak, bo oczywiście mówimy o segmencie telefonów budżetowych. Tak, pamiętajcie, że nie chwalimy tego telefonu jako, nie wiem, konkurenta dla średniej półki, tylko w tym segmencie telefonów najtańszych, a na tle innych polskich konstrukcji, to, no, to ten, myślę, że się wyróżnia w miarę pozytywnie. No. Na pewno można powiedzieć, że jeżeli odpowiada renderom, że ładnie wygląda, ale to obejrzyjcie sobie. Właśnie, idźcie do sklepu, Kruger ma swoje sklepy, to tylko oczywiście będę reklamował, ale ma swoją sieć sklepów, znajdziecie sobie. Ta, ale nie to, żebyśmy was specjalnie namawiali, żebyście szli do sklepu, broń Boże. To jak szukacie telefonu taniego, tak? Tak, jeżeli poczuliście się zainteresowani tym smartfonem, to podpowiadam, gdzie obejrzeć, wpiszcie sobie sklepy firmowe Krugera i sobie znajdziecie. Co tam ale oni mają stoiska gdzieś w Sejpulsach? Nie, Jacek, oni mają swoją sieć sklepów, nawet nieopodal w moim pobliskim supermarkecie jest. Coś niesamowite, ale to znaczy, że oni mają sklep w markecie. To nie są takie wolno stojące, tylko w marketach. Nie, to są takie w marketach, ale okay. Osobne sklepy, spore, bo pamiętajmy. Salony. Może wyjaśnimy, bo Kruger Mats jest tylko częścią większej firmy Lechpol, która sprowadza mnóstwo innych marek, chociażby baterie Vipow, to też oni. Paying, też oni. Co tam oni jeszcze mają? To znaczy oni mają ogromną ilość... Długo by wymieniać, ale no chodzi o... Oni mają... Słuchajcie, katalog Lechpolu to jest taka książka telefoniczna, także to jest cała masa różnych rzeczy. Poza tymi rzeczami, które są w sklepach dostępne tak dla klientów normalnie, czyli telefony, sprzęt audio, jakieś inne rzeczy, to jest mnóstwo kabelków, złącz, kupa elektroniki po prostu. Oni sprowadzają bardzo różne rzeczy po prostu. Ale to... Wszystko. Ostatnio nawet chyba hulajnogi elektryczne też gonili. Także to jest na zasadzie ciekawostki, nie zapłacili nam za reklamę. Tak, po prostu wspominamy, żebyście wiedzieli mniej więcej. Jakby ktoś nie wiedział, to warto. Może nie tyle warto, ale dobrze wiedzieć, że tak naprawdę te wszystkie różne drobne marki to jest jedna firma, która za tym stoi, która to ściąga, prawda? Powtarzam, nadal informacyjnie. My, broń Boże, zachęcamy do produktów czy do marki. Kwestia waszej decyzji. Nie, po prostu dokładnie. Informujemy was, bo nie wszyscy muszą to wiedzieć, prawda? Dla nas się wydaje oczywiste, bo my to wiemy, ale nie każdy z was musi wiedzieć, dlatego wspominamy. Dobra, to skończmy może powiedzmy jeszcze o tym, że w Rosji pokazał się Redmi Note 10T. Taki to telefon. Ten Note 10T jest tak naprawdę klonem kolejnym, który różni się, zdaje się, chyba ma dodatkowy tier pamięci, ale to jest 10. Teraz, bo ja patrzyłem, tak, i wiesz co, jeszcze, no ale to ty zwróciłeś na to uwagę na karcie, że nie powiedzieli o 5G. No tak, to jest dziwne rzeczywiście. Musicie wiedzieć, że ten, bo tak popatrzyłem po specyfikacjach w katalogu naszym, Redmi Note 10T to jest tak naprawdę klonem Redmi Note 10 5G. Z tym, że nigdzie na stronie tej rosyjskiej nie ma słowa o 5G, a generalnie Xiaomi takimi rzeczami się chwali nawet w infografikach na tej, powiedzmy, landing page'u danego telefonu. Już nie nawet w specyfikacji, co zwykle dodają grafiki, a tu nic. Jest Dimensity 700, który powinien obsłużyć, tak? Natomiast nie piszą. Nie wiadomo. I rzeczywiście, tak jak mówi Adam, na infografikach nie ma. W związku z tym najwyraźniej tutaj procesor z obsługą 5G został ograniczony do 4G. Tak, może dlaczego? Może się Rosjanie po prostu pomylili, ten, kto robił rosyjską stronę. Może. I tyle. Może. No ale powiedzmy, że to by była jedna z różnic, gdyby się okazało, że to rzeczywiście nie błąd. A pamięć, tak, faktycznie pamięci są inne, bo na przykład u nas tego Redmi Note 10 5G można kupić z pamięcią 64/128, natomiast w Rosji jest jedynie dostępny 4+128, na tą chwilę oczywiście, bo wiecie, to też się może zmienić, bo tak naprawdę czemu nie? Nie będziemy, słuchajcie, chyba zanudzać was pełną specyfikacją, dlatego że, jak mówię, to jest klon po prostu, tak? Można powtarzać, to jest całkiem rzetelny telefon. Tutaj mówię, dziwne, że
premiera rosyjska i dziwne, że w tej Rosji taka okrojona to specyfikacja, dziwna po prostu. Dziwna, chociaż no, okrojona. Tak naprawdę no, nie wiadomo, jak z tym 5G jest. Jeżeli chodzi o pamięci, sobie przeliczyłem ceny i akurat ten rosyjski to jest taki pośredni tier pamięci pomiędzy tym, co u nas jest oferowane, bo u nas jest bodajże 4,60, 4,6, 128, a u nich jest 428 i cena po przeliczeniu z rubli wychodzi dokładnie pomiędzy polskimi dwoma cenami. Więc myślę, że gdyby ten telefon do nas trafił pod tą nazwą, to cena też by była podobna do tego, co mamy aktualnie, więc myślę, że nie trafi. No, zagadką pozostaje oczywiście. Ale gdyby, uważajcie na serwisy aukcyjne, bo on może być oferowany pod tą nazwą, a jeżeli tego 5G rzeczywiście nie oferuje, to po prostu ci, którzy chcą smartfona z 5G, lepiej, żeby się mogą być zawiedzeni. Tak, po prostu uważajcie, tak? Uważajcie, bo możecie trafić na telefon z rynku rosyjskiego pod inną nazwą i tak dalej. Zostały nam właściwie rzeczywiście niemal same egzotyki, bo został nam jeszcze między innymi CAT S62, który zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, właściwie w sprzedaży operatorskiej, jeżeli dobrze pamiętam, wyłącznie, jako ekskluzyw. Jest to CAT 62, jak wspomniałem. Tafon oczywiście, znana konstrukcja CAT-a, bo to jest też trochę klon, chociaż troszeczkę specyfikacje zmienili. Ładowanie zwykłe i bezprzewodowe, bateryjka 4000 mAh, Snapdragon 660, IPS-owy wyświetlacz 5 i 7 w rozdzielczości Full HD z plusem pracujący i Corning Gorilla Glass 6. O szybkim ładowaniu mówiłem, szybkie ładowanie Quick Charge 4.0, 128 plus 4, jeżeli chodzi o pamięć, 48 plus 2 tylne aparaty, 8 megapikseli przedni aparat, jest obsługa kart pamięci, jest obsługa NFC, jest dalmierz laserowy z ciekawostek, o których może warto by było wspomnieć. Tyle. Do nas raczej nie trafi. Tak. Wróćmy jeszcze na chwilę do Rosji, ale dosłownie na sekundkę, bo tam jeszcze już oficjalnie wyskoczył Lenovo K13 Note. To jest tak naprawdę przemianowana Motorola G10 i zdaje mi się, że chyba już mówiliśmy, albo przemianowaliśmy. Znaczy mówiliśmy, ale mówiliśmy o nim jako K13, po prostu bez tego dopisku Note. Rynek rosyjski, jeżeli chodzi o Lenovo, jest rynkiem specyficznym i rzeczy tam trafiają czasami rzeczywiście z innymi nazwami, dlatego ja jeszcze K13 zostawiłem w katalogu, podobnie jak i K13 Pro, ale dodałem K13 Note jako osobną kartę, bo mimo tego, że ma identyczną specyfikację właśnie jak Motorola, no bo nazwa, tak, jest nazwa, jest oznaczenie rosyjskie, także widać, że to jest ten telefon. Coś na Rosję, specyfikacja niezmieniona z tego, co widzę i cena, słuchajcie, bo nawet przeliczyłem z ciekawości, również prawdopodobnie identyczna, bo przeliczając z rubli kosztuje tam nieco ponad 650 zł, a u nas kosztuje 699. Mówiłeś, że to G10 jest, tak? Tak, mówiłem, czyli odpowiednik Motorola. Także gdybyście zamierzali to Motorola Moto G10 zamiast tego, nie, bo to, tutaj po problem. Po prostu kronikarsko wspominamy, w każdym razie, gdyby ktoś wam wciskał Lenovo K13 Note, to jest Moto G10 po prostu. Jest jedna rzecz, słuchajcie, która nie wiem, czy nie zapowiada jakiegoś nowego trendu. Zobaczymy, dlatego że Chińczycy na razie macają, podejrzewam, jak rynek na to odpowie i bardzo możliwe, że macają również, jak odpowiedzą na to dostawcy. Dlatego, że w Chinach, w chińskiej dystrybucji pojawiła się nowa marka. Marka nazywa się N-Zone i jest rodzajem swego rodzaju koprodukcją pomiędzy Huawei'em a China Mobile. Co z tego będzie, nie mam pojęcia. Pojawiła się strona internetowa z tą marką. Smartfony pojawiły się w sprzedaży, w sieciach sprzedażowych chińskich. I powiem szczerze, że jestem ciekaw, dlatego że to może być jakiegoś rodzaju próba Huawei wejścia na rynek tylnymi drzwiami z nową marką, ale jednocześnie to może być próba pozyskania po prostu nowych dostawców. Chińczycy nie piszą, jak to wygląda od strony formalnej, to znaczy, czy to nowa firma powstała, czy to tylko jest nowa marka, czy to będzie jakby osobny jakiś byt poza Huawei'em. Właściwie nie mam pojęcia, dlatego że na stronach Huawei'a w żaden sposób nie ma informacji o tym telefonie. Smartfon nazywa się N-Zone S7 Pro 5G.
obsługuje 5G. Przypomina, jeżeli spojrzycie designem, rzeczywiście produkcję Huawei. Oparto go na Dimensity 720, 2 giga zegar, bateria polimerowa 4000 mAh, LTPS-owy wyświetlacz 6,6 cala, pracujący w Full HD przy 90 Hz. Pamięci 128 albo 256 plus 8 giga pamięci RAM, brak obsługi kart pamięci. 64 plus 8 plus 2 z tyłu aparaty, z przodu 16 megapikseli, szybkie ładowanie 40 W i podali jeszcze na osłodę częstotliwość próbkowania dotyku, nie jakąś genialną 180 Hz. Także od średnia półeczka i dostępna wyłącznie w Chinach. Jeżeli jesteście zainteresowani nową marką i tym, jak wygląda ich nowy telefon, jedyny w tej chwili, to zapraszam na kartę. Tak, no, tak jak powiedziałeś, mi się wydaje, że to jest po prostu próba jakaś może obejścia amerykańskich sankcji i tyle. No, zobaczymy, co z tego będzie, bo na razie praktycznie informacji jest. To znaczy tutaj jakby jest dodatkowa szansa, że po prostu rzeczywiście wymyślili, że zrobią telefon operatorski, możliwe, że po to, żeby podreperować troszeczkę sprzedaż w samych Chinach. Bo no, rynek jest oczywiście bardzo chłonny chiński, ale ta chłonność w pewnym momencie się kończy. I w momencie, kiedy nie można właściwie dorzucać nowych urządzeń i dorzuca się tylko wersję 4G urządzeń, które wcześniej się wydało w 5G, no to jest jakiś sposób być może również na podreperowanie budżetu, taka sprzedaż operatorska w Chinach, nowa marka, nowa jakość, może ludzie będą bardziej zainteresowani, może to nie kolejny Huawei, tylko coś nowego. Diabli wiedzą, powiem szczerze. Zobaczymy. I widzę, że na koniec na dobicie jeszcze nam zostało to, co się pojawiło dzisiaj. Słuchajcie, zaczynają się MWC i w sumie chyba pierwszym takim producentem smartfonów, który jest mocniej kojarzony, który jakby zaczął MWC, okazał się być Alcatel. Natomiast to, co pokazali... No cóż, no wiecie, jak budżetowe urządzenie. Przemalować białego kota na czarno, fuj, broń Boże, niech się nie zabiera do przemalowywania kotów. Niemniej to jest taka figura językowa, taki zwrot frazeologii, taka figura, umówmy się, że jak się białego kota przemaluje na czarno, to w zasadzie wychodzi nowy kot. Tu jest trochę tak samo. Alcatel wypuścił dzisiaj informację o modelu 1, 2021. Coś takiego jak Alcatela 1 mieliśmy już w 2018 roku. W 19. Tak, chodzi mi o to po prostu, że ta jedynka, która wyszła w 2018 roku, jest w zasadzie identyczna z tym, co Alcatel wypuścił w tym momencie. Naprawdę. Wygląd to jest ten sam telefon z nowym systemem operacyjnym. System operacyjny jest jedyną rzeczą, która go różni od tego telefonu, który wyszedł w 2018 roku. A żeby wam uzmysłowić, jak to wygląda, to tutaj ten Android 11 jest oczywiście w wersji Go, ale gdybyście się zdecydowali, niech was Pan Bóg broni, ja rzadko mówię to w przypadku jakiegoś telefonu, ale tutaj naprawdę niech was Pan Bóg broni przed zakupem, gdybyście się zdecydowali, to jest 2000 mAh bateria i pamięć RAM 1 giga. Przepraszam bardzo, Alcatelu drogi, ale nie. Nie, bardzo możliwe, że tego telefonu w ogóle u nas nie będzie. Miejmy nadzieję, pójdzie na kraje afrykańskie, ale tutaj powiem szczerze, że już współczuję naszym przyjaciołom z Afryki, którzy go kupią, dlatego że przy 1 giga pamięci RAM to ten telefon będzie telefonem po prostu. To już nie jest smartfon na dzisiaj. Na dzisiaj to nie jest smartfon. No bo to nie jest nie dzisiejsze urządzenie, bo jak spojrzycie na zdjęcia, no to tak powrót do przeszłości, to tak w okolice 2015 roku. Wiesz, ale diabli z tym, no i dzisiaj się zdarzają takie klasyczne smartfony, nadal jeszcze są, to jest tak? Klasyczne, to jest przestępstwo. Ale... Tutaj przynajmniej dodać, bo ja mówię, nie czepiam się reszty specyfikacji. Niech by nawet ta bateria 2000 przy 5 w 5-calowym ekranie, może ona da radę nawet przez cały dzień wytrzymać. Natomiast przepraszam, ale dawanie dzisiaj do jakiegokolwiek telefonu 1 giga pamięci RAM to naprawdę na nic nie wystarczy, poza dzwonieniem, poza uruchamianiem sporadycznym jakichś aplikacji. Nie, dzisiaj nie. Nawet przy Androidzie 11 Go
Android 11 Go nadal ma całkiem spore wymagania. No w dobra. Z tym nie widzę szans, żeby to po prostu ten działało. Telefon ma kosztować 59 euro, czyli 267 zł. Nadal. Tak, ale to mówię, mam szczerą nadzieję, że nikt go do Polski nie sprowadzi, bo to byłaby pomyłka. Tak. Mało tego, mam nadzieję, że to w ogóle jest jakaś pomyłka i będzie rzeczywiście jako telefon sprzedawany w tych biedniejszych krajach, gdzie po prostu jest stać na co innego. Tu nie jestem pewien, bo podali cenę w euro. A w przypadku kolejnego modelu, Alcatel 1L Pro, już wyraźnie powiedziano, że mowa o Afryce Środkowym Wschodzie i Ameryce Łacińskiej i cenę podano w peso. Po przeliczeniu za meksykańskich peso kosztuje to 114 euro albo 514 zł. No i tu już mamy 2 giga RAM. Wow, 2 giga RAMu. No i do tego, moi drodzy, już wyświetlacz 6.1 calowy, w dodatku już HD+, a nie tam FWVG, a jak w tamtym. Pamięć wewnętrzna już 32, a nie 16. No i bateria już 3000, a nie 5. Aparat z przodu 5, z tyłu 13+2. No i czytnik linii papilarnych i nieco lepszy wygląd. Także no powiedzmy, że jest już troszeczkę tutaj lepiej. Ale tak, to też jest co prawda klon, ale jest jednak szansa, że to będzie klon działający jako tako. Tak. No też bym nie szarżował z 2 gigami RAMu, ale jest już to coś lepszego. No i oprócz tego jeszcze Alcatel pokazał, i to w sumie chyba najciekawsze z tego, co pokazał, zegarek dla dzieci, smartwatch dla dzieci, MoveTime Family Watch 2. Urządzenie o szczelności IP65 z ekranem o rozmiarze 1,54 cala i miejscem na kartę SIM i łącznością LTE, czyli można z niego normalnie gadać, dzwonić i tak dalej. Do tego jest GPS pozwalający rodzicom namierzyć dziecko i ustalić dziecku, powiedzmy, bezpieczną strefę, poza którą ma nie wychodzić. Jak wyjdzie poza tą strefę, to GPS zaalarmuje rodzica poprzez aplikację na jego telefonie. Wiadomo, oczywiście te typowe rzeczy, co ma smartwatch, tam monitorowanie snu, bla, bla, bla. 512 RAMu, 512 mega oczywiście, 4 giga pamięci na dane, bateria 850 mAh i cena 150 euro, czyli 670 parę złotych. Zegarek może się dzieciakom rzeczywiście podobać, bo jest, no, no przynajmniej to według mojego gustu, dziecięcy po prostu, tak? Jest kolorowy, wygląda atrakcyjnie, w związku z tym jest szansa, że dzieciakom się będzie podobał. Nie wiem, czy ta kamerka potrzebna, kamerka, ale no cóż, no dodatkowa zabawa, tak? Jeszcze jest kamerka, faktycznie zapomniałem, nawet muszę o tym dopisać, bo jakoś chyba... Jest to rzeczywiście dodatkowa zabawa dla dzieciaka, chociaż zdjęcia nie będą oczywiście jakiejś cudownej jakości, ale zawsze to jest jakiś zawsze plus, coś. Tak, do urządzenia. No i to chyba, Zegarek drogi jak na nasz rynek chyba, chociaż z drugiej strony, jak sobie tak myślę. No nie, tani nie jest, ale... Umówmy się, że zegarków nie kupują ludzie, którzy rzeczywiście sobie nie są w stanie na nie pozwolić. W związku z tym, jeżeli ktoś jest w stanie sobie pozwolić, żeby dzieciakowi sprezentować. Wygląda nieźle, kwestia sprawdzenia, jak to działa ewentualnie. Otóż to. No i to chyba tyle, co się w tym tygodniu wydarzyło, no bo reszta to już jak zwykle plotki, ploteczki, po które zapraszamy Was do dzieła aktualności na MGSM-ie. Zaczynamy smutne MWC, smutne, bo nas tam nie ma i nie będzie, a i tak większość targów odbędzie się w formie wirtualnej, także... Adama dzisiaj pytałem, czy coś ciekawego w tygodniu się zdarzyło, bo Adam, jak wiecie, jest w przeważającej większości autorem newsów. I właściwie tylko jedna mu rzecz przyszła do głowy, i to nie z jego newsa, tylko z Joli, że o śmierci dziadka Borowego, troszeczkę takiego jak jeszcze starszego od nas w zasadzie. Dużo starszy. McAfee. To jest człowiek, który był człowiekiem instytucją swego czasu, kiedy internet jeszcze nadal raczkował, próbował wstawać na dwie nóżki, to on proponował antywirusa, który wciskał się wszędzie ze swoimi reklamami. Wtedy pamiętam głównie najpopularniejszą przeglądarką był Netscape, jeszcze nawet nie Mozilla. I te reklamy antywirusa McAfee po prostu były wszędzie. Możecie kojarzyć go swego czasu, jak się pobierało Flesza. Tak,
Tak, był dodatkowo można było zaciągnąć przez pomyłkę. Trzeba było wręcz odklikać, żeby wam tego nie zainstalowało. No ale sprawiedliwość trzeba oddać. McAfee tam, który powiesił się w Barcelonie w wieku tam 70 kilku lat, zaraz powiem wam dlaczego. W zasadzie można bez takiego, powiedzmy, krygowania się specjalnie, można powiedzieć, że współtworzył rynek programów antywirusowych. Tak. Zgodnie z tym, co Jacek powiedział, to jest, powiedzmy, prehistoria internetu, a facet w sumie był postacią całe życie kontrowersyjną, bo ciągle tam coś wokół niego się działo i niekoniecznie było to związane z jego działalnością biznesową. Nie był to miły i spokojny gość. No, różne wałki tam kręcił, mniejsze lub większe na pewno, bo nie bez powodu się powiesił, był w więzieniu w momencie, kiedy się dowiedział, że będzie ekstradytowany do USA, gdzie pewnie dostanie wyrok tam iluś tam set lat albo coś, bo było oskarżone o jakieś tam przewały na kryptowalutach. Chyba tam nie płacenie podatków. Powiem szczerze, że niespecjalnie mnie interesuje ta kwestia i wiele nie sprawdzałem, ale zdaje się, że tam unikał płacenia podatków. No i chyba to wystarczyło, żeby pewnie w Stanach. To znaczy on robił to, co wszyscy, kombinował jak podatków nie płacić, bo tak robią wszyscy duzi, tylko wszyscy duzi najwyraźniej zatrudniają lepszych adwokatów. No ale niestety... Lepszych księgowych i lepszych adwokatów. Najwyraźniej wiedział może, co go czeka w Stanach, może dodatkowo jeszcze był chory, no gdybam, no już wiek już miał w miarę, bo po 70 był pan. No cóż, niech mu ziemia lekką będzie, co narozrabiał, to narozrabiał, zasługi dla internetu też miał, także po prostu wspominamy o odejściu takiej, powiedzmy, dosyć ważnej postaci. No i to w zasadzie tyle, tym smutnym akcentem. Ale wiecie co, w zasadzie jest radośnie, bo wakacje się zaczęły. Ja wiem, że nie dla nas. No wiem, że my nie mamy wakacji, chociaż ja trochę będę miał, dlatego że następnej tygodniówki może nie być i jeszcze kolejnej tygodniówki też może nie być, chociaż to zobaczymy. Sobie. W każdym razie co najmniej jednotygodniową przerwę. Jak się nie pojawimy, to nie bądźcie zaskoczeni, Jacek się urlopuje, na co zasłużył całoroczną robotą ciężką dla was. Jadę w Bieszczady, mam nadzieję, że będzie fajnie, nie potrzebuję mieć słonecznej pogody. Wiesz co, to zależy. To zależy, jak znajdę jakieś dobre miejsce, gdzie można się będzie zakopać i odciąć od całego tego świata, który wariuje po prostu coraz bardziej. Pozdroszczę ci, bo ja pewnie jak zwykle wakacji miał nie będę. No dobra, to tylko na wilki tam uważaj. Wy też uważajcie na wilki, dziki i... On tak się tylko kryguje. On jeździ na wakacje co roku. Jeździ w zimie, jeździ w lecie. On tylko tak mówi, że nie pojedzie, żeby wam było go żal. Tak, no musi jadę pojechać na wakacje i testuję tam telefon, ale wakacje. To, a kto ci każe zabierać telefon na wakacje, Adam? No kto ci każe? Mówisz, że masz urlop, nie będziesz testował i już ci wszyscy rozumieją, zapewniam cię. Nie, no ja wiem, ale z drugiej strony, po co mam kupować? Z drugiej strony ty to lubisz, dlatego to robisz. Jakbyś nie lubił, to byś nie robił. Ale Jacek, jakbym nie miał testówki, to bym musiał sobie jakiś telefon kupić, psiakry, to się nie opłaca. Nie, to nie mówisz, żadnego telefonu nie masz. W tej chwili akurat chwilowo nie. Producenci, kochani, posłuchajcie Adama. Chcecie, żeby reklamował waszą markę wszędzie, na plażach, w kurortach, na nartach. Wyślijcie mu tam jakiś telefon, jakiegoś strupa, żeby miał co używać. Słuchaj, to się przyznam, w zeszłym roku reklamowałem, bo dostałem ręczniczek od po plażą. No, widzisz. Wycierając się reklamowałem Oppo. Mam nadzieję, że... Ja w tym roku reklamuję odkurzacz jednej marki. Nie będę może... Nie wiem, może wspomnę. To prezent dostałem. Ty też pewnie dostałeś odkurzacz. Nie. Co najmniej. A tak poza tym to większość rzeczy, które przysłają producenci, jest rzeczami spożywczymi innych marek. W związku z tym nie trzeba chodzić i reklamować marki, do której się nie jest przekonanym na przykład, jeżeli się nie jest do którejś przekonanym. No dokładnie. A jeszcze jedna rzecz na ostatek. Wjechały na MGSMA zegarki. Moje zaniedbanie, powinny wjechać właściwie wcześniej Huawei'owe zegarki w dużej ilości, dlatego są co prawda dwa, umówmy się, i różnią się tylko paskami. Ale mają warianty. Ale ze względów marketingowych po prostu musiały się pojawić wszystkie warianty. Obsługują kartę eSIM, także w pełni prawie wjechały na MGSMA, mogą służyć jako telefon jak najbardziej. A właśnie dostałem aktualizację NFC jeszcze, także może coś w tym NFC będzie można w nich zrobić. Zobaczymy. No to już by miało sens. Pozdrawiamy was serdecznie. I do życzymy zobaczenia. Wam udanych następnych dwóch tygodni, kiedy to nas nie będzie. I do zobaczenia. Do zobaczenia, miłych wakacji, jeżeli się wybieracie. Trzymajcie się, cześć. Cześć.
Dzięki, że wpadliście. Cześć.